Przed nami ciepła i pogodna noc. W większości regionów spodziewamy się bezchmurnego nieba. Niewielkie zachmurzenie wystąpi w okolicach Lublina i Białegostoku. Na termometrach zanotujemy od 5 do maksymalnie 8 stopni w Koszalinie. Wiatr zawieje do nas z północnego zachodu. W porywach osiągnie prędkość maksymalnie do 7 km na godzinę. Niedziela zapowiada się bardzo słonecznie. Niemal w całym kraju spodziewamy się bezchmurnego nieba. Niewielkie zachmurzenie wystąpi na Lubelszczyźnie. Wiatr południowo-zachodni. W porywach osiągnie prędkość maksymalnie do 45 km na godzinę. Najwyższe wartości na południu Europy zanotujemy w Atenach, do 29 stopni w cieniu. W Ankarze wyładowania atmosferyczne. Na Półwyspie Iberyjskim zachmurzenie umiarkowane. Tam słupki rtęci pokażą maksymalnie do 25 stopni w Lizbonie. W Rzymie bezchmurne niebo do 27 stopni Celsjusza. W Moskwie niebo rozpogodzi się. Opady deszczu opuszczą ten region, ustępując miejsca promieniom słonecznym. W Kijowie również spodziewamy się lokalnych burz. Na Wyspach Brytyjskich poprawa pogodowej aury. Maksymalnie do 22 stopni w Londynie. W poniedziałek burzowo na Podkarpaciu, pozostała część Polski ze spokojną, słoneczną aurą. We wtorek bardzo podobna sytuacja pogodowa. Wyładowania atmosferyczne utrzymywać się będą w okolicach Rzeszowa. W środę wciąż burzowo na Podkarpaciu. Największa ilość słońca na Pomorzu, tam do 21 stopni Celsjusza. Przelotny deszcz pojawi się na Podlasiu. Zachmurzenie umiarkowane w centrum, a także na Śląsku. Najwyższe wartości zanotujemy tego dnia w Warszawie, do 23 stopni w cieniu.